Rosji, ale jestem Czeczenem. No. Tak, ale nie. To znaczy, jestem, ale. No. Nazywam się James Malcolm. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczenem. Dwóch chłopaków z tej trójki dostaje telefon i zostają zaproszeni na casting. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczenem. A... W Gruzji jest więcej Czeczenów niż Gruzinów. Gruzinów niż Czeczenów. I okazuje się, że startują w tej samej roli. Jest to dwójka najlepszych przyjaciół i muszą ze sobą rywalizować. Mój ojciec jest Szkotem. Jest z Aberdeen. Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczenem. A moja matka jest... Greko-Amerykanką. Gruzji jest więcej Czeczenów niż Gruzinów. Będziemy zapraszali reżyserów, którzy będą normalnie testowali aktorów. Nie zawsze będą to inni reżyserzy. Czasami się zdarzy, że będzie ten reżyser robił to kilkakrotnie. Rosjanie przywieźli nas do Gruzji, żeby kraj się rozwijał. Oni jeździli po całym świecie. Ale zapomnieli nas zabrać z powrotem, gdy się wycofywali. Jeden, miałem fajny casting, gdzie nie było reżysera, tylko był właśnie operator i wszedłem z kumplem. Ciekawszy mój casting był chyba od rektora czechowskiego tutaj. Ten casting był dla mnie najlepszym castingiem, oczywiście nic z tego nie wyszło, ale ten casting osobiście oceniam na rewelacyjny. Najciekawszy casting to chyba był do tego teatru, tak naprawdę. Przed Odessą był casting prowadzony też również z panem dyrektorem, ale też z panem reżyserem Janem Szurmiejem. Ja się urodziłem w Stanach. Ale jestem Czeczenem. Jesteś z Gruzji? No, nie, nie jestem. Jestem z Gruzji, a jestem Czeczenem. Jestem z Gruzji, a jestem Czeczenem. Będziemy zapraszali reżyserów, którzy będą normalnie testowali aktorów. Jeszcze dzień nie świta, to Słowik Gniezdo, Wronek Śpiewek. Przeszu ciszę uszu twych najmilszych. Uwierz mi, kochany, śpiew ten znam dobrze. Skowronek to był! Pierwszy dnia posłaniec jest Słowik! Spójrz, kochana! Mogę panią prosić? Ja nie mówiłem przerwać. Proszę mi. Proszę do mnie na chwilę. Proszę, niech pani podejdzie do mnie na chwilę! Niech pan mówi dalej! Dobrze, proszę tutaj. Mam taką prośbę. Nie zawsze będą to inni reżyserzy. Czasami się zdarzy, że będzie ten reżyser robił to kilkakrotnie. Ale aktorzy tej sceny akurat nie mogą przygotować, nie są w stanie, będą tylko znali tekst. Reżyser, który przyjedzie, który nie zna sztuki, będzie po prostu siedział na widowni i kiedy nadejdzie scena castingu, będzie robił najnormalniejszy na żywo casting. I w tym wypadku również moja skromna osoba. Przyjechałam na przesłuchanie z dyrektorem Czechowskim. I przy samym wejściu pan dyrektor spytał, czy gramy w ping-ponga. Castingi w Lubuskim Teatrze zaczynają się od... Ja nie, ja byłam zbyt zestresowana. Gry w ping-ponga. Ping-pong jest słynny, wiem. Wszyscy inni to robili oprócz mnie. Pomyślałam sobie, czemu nie? I zaczęliśmy grać. Rozluźnia, pobudza wyobraźnię, ćwiczy koncentrację. Później przemyślałam sobie, że to jest wspaniały patent w ogóle na przesłuchanie aktora, bo w momencie, kiedy jest zaangażowany w jakąś akcję, to tak naprawdę najbardziej szczerze odpowiada. Jest taka alternatywa, albo stół do ping-ponga, albo Szekspir. Pokażemy scenę z Romeo i Julii, akt trzeci, scena piąta. I tak odchodzisz, panie? Kochany twój mężu? Jak myślisz? Czy się znowu ujrzymy kiedy? Nie wątpię o tym najmniejsza. A wtedy wszystkie cierpienia nasze kwiatem trwały, palmą ludzkich rozmów nam się stały. Boże, rzeczony jakąś straszną dolę. Wydaje się, że teraz nie wybrać, z którego znikły życia się. Czy mnie wzrok myli? Jakie rzeczy dla mnie? I twoja także twarz jak po głowach. Smutek nas trawi. Bądź zdrowy. Bardzo dziękuję. To miałoby być okazją do spotkania nowych ludzi, czyli ja zawsze miałem potrzebę spotykania, wiesz,
spotykania ludzi i to taki myk, który na to pozwalał. Mówić swoją kwestię, którą pan przygotował i jednocześnie pisać tą autoprezentację, notatkę, tak? Czyli taką reklamę taką z siebie, tak? No sprawdzimy po prostu ćwiczenie na koncentrację, tak? Proste. Wie pan, to jest postmodernistyczna wizja Szekspira, ten film, więc my musimy sprawdzić wszelkie opcje, tak? Proszę uprzejmie, zaczynamy. Absolutne zadanie bardzo. Tak? No to się cieszę. Czy dobrze rozumiem? Słucham, tak, słucham, co pan mówi, jednocześnie później zobaczę, co pan napisał. No. A, czy też pan mi przeczyta, nie wiem, zobaczymy. Nie da się, to jest za trudne. To jest też trochę wabik na widza. Myślałem, że coś atrakcyjnego dla aktorów. Pulans, to nazwijmy, że przyjeżdża nowy reżyser, widzi cię w pracy, sprawdza, czyli jesteś w kajecie kolejnego reżysera. Ale to też spełnia swoją funkcję w spektaklu. Ja się nazywam Michał Konkel, ja przyjechałem z Trzeba. Ze mną jest Agnieszka Graf. Ja tylko będę polecę pracować. Tak, przygotowałem monolog i scenę. I chciałbym powiedzieć monolog. No to te castingi są tak różne, że nie mam czegoś takiego, żebym się wzorował, na przykład, żebym myślał o tym, że mam jakiś casting, na którym chciałbym się wzorować przy okazji tego castingu w tym przedstawieniu. Jakby to będzie zależało od tego, jaki będzie reżyser, czego on będzie wymagał i po prostu trzeba będzie reagować na żywo na to. Czy już wiecie? To znaczy teraz już wiemy, kto będzie przeprowadzał. Filip? Nie, to znaczy Filipowski? Jakiś? Nie wiem, nie pamiętam. Byłoby nam potrzebny casting, nie wiem. Znaczy, to nie był mój pomysł, ale Czak kogo wyrzucił casting? Nie mamy castingu, nie ma stresu. Nie, z tym tekstem. Lewica, przepraszam, brzuch. Mam lewica na sub. Nie, z tekstem na Szekspirze, tak? Czy na Szekspirze. Jestem ciekaw bardzo właśnie, jakby to było, jeżeli tutaj będzie na scenie, na sali dyrektor albo pan Szurmiej. Przed chwilą powiedziałem, że chciałbym się w tym sprawdzić, nie? Jakby to byłoby dla mnie nowe doświadczenie, żeby właśnie przeżyć coś takiego w teatrze, co jest zupełnie jakąś nowością i czymś od czapy, że rzeczywiście odbywa się casting na żywo. I trochę żałuję, że tego u nas nie będzie, ale rzeczywiście chyba to jakoś u nas poszło w taką stronę, że właściwie chyba nie jest to potrzebne. Myślę, że zaufałbym Czako, że tak zadecydował. Jestem z Gruzji, a jestem Czeczenem. Czuję się absolutnie Polakiem, ale nie płynie we mnie kropla polskiej krwi. Jestem z Gruzji, a jestem Czeczenem. Jestem z Gruzji, a jestem Czeczenem. No, po prostu nazywam się James i... Jestem z Gruzji, ale jestem Czeczenem. Nie rozumiem ani słowa z tego, co mówi. Ćwiczę dykcję! Gdyby mógł pan powiedzieć ten tekst Czeczena, będąc goryla. Taki facet goryla z Czeczenem.